Podejdziesz mi pod tą Agatę? No, ale on skręca gdzieś. Do Agaty. Nie, to nie jest skręt do Agaty. Jak nie, jak tak? A na tak, no tak, pojechałbym źle, dobrze, że on wyjedzie. To jest bus do Agaty Meble, ponieważ jedziemy do Agaty Meble i jedziemy za busem z Agaty dojechać do Agaty. A przed chwilą coś mi obsrało szybę i nie jestem w stanie tego zmyć. No, i strasznie Krzyś to przeżywa. Muszę zmienić wycieraczki. Pojedziemy później po wycieraczki. Gdzie tam? O, dla potwierdzenia, mamy busa z Agaty. Jak już wiecie, na początku tego filmu jedziemy do Agaty po fotel dla Krzysia. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że aby mieć wolny bagażnik, co by ten fotel ze sobą zabrać, nie zabraliśmy wózka, ponieważ się nam to wszystko by nie zmieściło. I spytacie, co w tym wszystkim jest takiego bardzo złego? Otóż to, że Mikołaj nam właśnie zasnął, bo będąc marudny cały czas i po prostu boimy się go obudzić. A noszenie go w tym tonowym nosidle jest słabe. Nie ma tu chyba wózków takich jeżdżących, nie? Żeby go wsadzić do tego wózka. Nie wiem, chyba nie takie, żeby się po górze z nim jeździło. No nie. Jak zwykle na przypale albo wcale. Także witamy się z wami w nowym vlogu. Heja, intro. Teraz co, mam go wziąć w tym foteliku? Nie no, on się za chwilę obudzi pewnie. No też tak myślę. Zaczekajmy po prostu. No. Się obudzi i pójdziemy. Chyba, że ja pójdę, bo zobaczę, który fotel, żeby już było wybrane i przyjdę tu. Czy czekać z tobą? No raczej czekać ze mną. Ja będę sama stała przed Agatą, bo mój mąż se pójdzie na zakupy. No, to czasami są takie sytuacje. O, już się budzę. Cześć, Mikuś. Patrzcie na tą minę. Ona nie zwiastuje nic dobrego. Proszę bardzo, tu masz. Tego szukałeś. Dobrze. Wychodzimy i idziemy do Agaty. Co ty mówisz? Nie ma Mikołaja. Trzyma mi pieluchę. Nie mogę położyć nigdzie. Muszę ją mieć w awaryjnym punkcie po prostu. Nie? Ściągnięta czapa. O, tu jest tyle kolorowych rzeczy, że porzech jest zaciekawiony. No. Idziemy po krzesło. Krzesło. Fotel. Tum, tum, tum. Proszę, tata. Znaleźliśmy też pytanie. Dla syna. Cześć. Mikołaj, tobie też bierzemy? Tak? Tobie też? Zjemy ci fotel, no? Super lampa. Która? Tamta. Świeci po oczach. O, ładna. Ty, może lampę kupmy do tego. No to musimy platformę kupić. Czy do czego ty chcesz lampę? Do tego? Do dwóch, bo potrzebujemy lampę. Do pokoju, w którym w końcu posprzątaliśmy i przed pokojem na górze. Tam też platform chyba? No tak, no bo tam jest drewina się wysuwa. A ładnie. Potrzebujemy dwa platformy. Plafony chyba się mówi. Nie wiem. Co byś sobie kupiła? O, ładnie pachnie. Może świeczkę. Zegar? No. Ale z liczbami. Tak, tam jest. Ten jest ładny na górze, ale nie ma cyfr. Ten na dole jest to też spoko. Ma cyfry, ale czy to będzie widać? Ja bym wzięła ten na górze, jest ładny. Mikołaj, który ci się najbardziej podoba? Ten, co mamy. Wszyscy się rozumieli, tak? Który ci się podoba?
Gentleman. Który się panu podoba? Który? Patrz na moje usta i przekazuj. Ten co mam je. Nie, byłby spoko, gdyby miał liczby. Szkoda, że nie ma liczb. Jakby ten na górze miał liczby, to on ci powiedział, żebyś wziął. Aktualnie uważam, że nie potrzebujemy kolejnego zegara, na którym nie będziemy wiedzieć jeszcze bardziej, która jest godzina. Kupmy go. Ale on nie ma... Ale jak nie będzie ci pasował w tym, to go oddamy. Jak go oddamy? No sprawdzimy sobie, postawię na końcu. Porobię dziury i później go oddamy. No już na to samą dziurę będzie pasował. Chodźmy jeszcze na lampę popatrzeć. Tak go weźmiemy. Zobaczycie, jak to wyglądało. Musi być więcej, bo inaczej by było głupio. No sama nie wiem. O, ta piórka. No, my już w samochodzie i słuchajcie, kupiłam zegar, mam go. Będziemy wieszać. Mam nadzieję, że będzie pasować i nie jest za duży i bardzo mi się podoba, jestem zadowolona z tego zakupu. I aktualnie jedziemy na pewną ulicę, na którą poprzednim razem nie trafiliśmy, ale może tym razem się uda. Jedziemy po fotel dla Krzysia. W końcu będę miał fotel bez desek. Oho. Nie wiem, czy wy widzieliście, bo ja się wstydziłam tego pokazać, Krzysiowego fotela. Ja się nie wstydziłem, ja go kocham, ten fotel. Będę musiał zdradzić go i pokochać inny. Ostatnim razem, gdy byliśmy w tym magazynie, to dość długo czekaliśmy, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Ponad godzinę żeśmy czekali. Tak, ja byłam w ciąży chyba wtedy byłam, czy nie? Nie pamiętam. Nie, nie, chyba nie byłam w ciąży. Nie wiem, nie ma to znaczenia, bo generalnie mam nadzieję, że tym razem trafimy. Wiesz, jak mamy jechać? Pamiętasz? Bo ja nie. Nie? Nie. Jedę, bo ty pamiętasz. Nie, no przecież ja cię ostatnio prowadziłam, jak to się chyba nie skończyło. Zwiedziliśmy pół Bielska, ty mi nie ufaj. W ogóle. Ty mnie w takich tematach nie ufaj. Czekajcie, ale zobaczymy. Trochę. No tak, tutaj tak. Jest. Czytaj ulicę i numer. Tak, czytam. Szklana 150. To się jeszcze mam déjà vu! Tylko z tylniego siedzenia. Mikołaj, tata się z mamy śmieje. I jeszcze musiałbym znaleźć tego vloga i wam go tutaj podłączyć, gdy Marta mówi. Tak. Szklano. Brama B3. Na jakiej jesteśmy ulicy? Ej, jedziemy na zakupy tak przy okazji? Jak już jesteśmy tutaj? Nie. Okej. Okay. A to ty pamiętasz? Nie pamiętam. Ja też nie. Ja nie jedziemy, jesteśmy. Ale jedziesz z taką pewnością. Mijamy Agatę po prawej stronie. Ja zwiedziłam pół Bielska, a z moim mężem kręcimy się dookoła sklepu. Ale okej. Kamy są. To nie było tu? Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy w ogóle. My wyjedziemy na ekspres z jakiejś dziwnej strony chyba. Mi się wydaje, że to tu i było. Mi się wydaje, że pomógłby nam GPS, kochanie. Ale ja się nie wypowiadam, bo ja ostatnio swoją wtopę zaliczyłam, czeka, więc... Czeka. Ale nigdy nie jechałam tak blisko ekspresu, jednak nie ekspresem. Na pewno? Nigdy nie jechałam. A byłem przekonany, że to jest gdzieś tu. No widzisz, ja też wtedy byłam. Okej, gogle. Nawiguj do ulica Szklana 155, Bielsko-Biała. Patrzcie, gdzie wyjechaliśmy z moim mężem, gdy kochanie, nawigował. Ja tutaj chcę tylko nawrócić. A nie, patrzcie, gdzie jesteśmy. Gdzie jest magazyn Agaty? Znowu to samo. Kieruj się na zachód. Na zachód. Czekaj. Czyli tam, bo tam teraz widziałam, że słońce zachodzi, więc tam masz jechać. Wiem, ale... W dobrym kierunku trochę jechałeś. Kieruj się na wschód. O, to tam. To w tamtą stronę, czyli w przeciwną do zachodu, bo tam mamy zachód, więc wschód mamy tam. Wracamy. Dobrze, mamy 4x4, patrzcie, po jakich preriach jeździmy, a?
No, zaraz koło ekspresu, my to jesteśmy na granicy. Dlatego jest fajne takie wysokie kocham auto. Kocham ten samochód za to. Tak. I że można sobie nawrócić właśnie w Polanie. Tak. To jest takie zajebiste. Super. Ktoś chwilę temu na nie krowy pasł, a my mu rozjeździliśmy tropę. Nie no, możemy jechać w tamtą dobrze stronę, jechałem. Nigdy nie było tam. Dobrze jechałem. No co ty gadasz? Po prostu mnie, znowu cię posłuchałem. Ale ja nic nie mówiłam. Absolutnie. Mówiłaś, cały czas mówiłaś, że ej, ty naprawdę nie tu, zgubiliśmy się, patrz jakie prerie. No a nie prerie? No i co, gdzieś to tutaj mam być? Dalej nie wiem. Ja nie mam pojęcia, gdzie jestem. Skręć w lewo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. A nie, no chyba jednak nie. Naprawdę? Przecież to jest jakiś panatoni. Nikt nie wie, gdzie jesteś. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. A jest, patrzcie, mój mąż to jednak jest. Dobrze jechałem. Dobrze jechałeś, tak. Zostałem rozproszony, zmanewrowany. No tak, tak żona na ciebie działa. Ale przynajmniej pokazaliśmy wam, jak super można zakręcać autem 4x4 terenowym po polach. To jest takie mega fajne. Dobrze, ja mam zegar na dzisiaj. Chciałam kupić jeszcze wazon, liście i plafona i dwie lampy. No ale wyszłam tylko z zegarem. Ja jeszcze nie wiem, gdzie my wsadzimy fotel. A jak ten zegar? Nie. Ale przecież tu i tak byś go nie wkładał. No jak może tak? Ty jesteś... No to zegar dam do zamrażarnika. Do zamrażarnika z tyłu mamy zamrażarnik. Tam włożę zegar i będzie się mroził. No trzeba będzie go trochę pociąć. Coś. Patrz, nie ma w ogóle kolejki, misie. W ogóle nie ma kolejki. Zobacz, jak sobie fajnie szybciutko załatwimy wszystko. Ale kurczę, sobie ubiorę. Ubierz, zimno. Proszę. Tam są wszystkie dokumenty. Powiem wam, że wszystko tutaj mam. Grajdolnik. Stwierdziliśmy, że kochamy ten samochód i jednocześnie mógł być z 2 metry dłuższy, żeby miał większy bagażnik. Chyba pojedziemy jeszcze na zakupy. Tak stwierdzam, że skoro już jesteśmy i Mikołaj ma w miarę dobry humor, to byśmy kupili parę rzeczy. Mam puściusieńką lodówkę. Dzisiaj, wczoraj na Instagramie wam mówiłam, że mam puściusieńką lodówkę i do końca tygodnia jemy same jajka albo pojedziemy na zakupy. Zobaczmy, gdzie jest Krzyś? O, to jest ten bus, za którym jechaliśmy chwilę temu, który doprowadził nas do Agaty. A mój mężu jest gdzieś tam. Zasuwa po magazynie, nie wiem dlaczego, no ale dobrze. Mikuniu, dzień dobry proszę pana, jak tam się pan ma? Ściągnęłam mu teraz to, żeby było mi wygodniej. Jak tam się pan ma? O, ja! Cóż to? Wow, super. Co mi powiesz, chłopaku, przystojniaku ty mój? Mikołaj, jak myślisz, będzie pasował zegar do salonu? W ogóle na salon to ja mam kilka pomysłów, bo ja tam chciałam jakąś taką szafkę czy coś dać. Potrzebujemy coś na zabawki dla Mikołaja za niedługo pewnie. No i potrzeba w salonie takiego miejsca na różne rzeczy, którego nam brakuje, bo pozbyliśmy się komody. W sumie dajemy radę jakoś, natomiast coś bym tam chciała, tylko nie wiem czy komodę, czy taki po prostu regał. Ja tam chciałam całą zabudowę. Chciałam dużo różnych rzeczy. Tyle pomysłów. To kurczę, z realizacją jest różnie. I to nie... Finansowo to raz, ale dwa przede wszystkim czasowo. Powiem wam, że ja nie wiem, że ten czas tak leci. O, skrzynia na dach. Potrzebujemy skrzyni na dach. Mają tutaj taką... No, o, właśnie, to przy okazji, skoro już się tutaj pojawiła skrzynia na dach, pan sobie przyjechał, tu jest jakaś tchule. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Możecie mnie poprawić. Pytanie, jakie... Czy macie skrzynię na dach i co polecacie? Na przykład może ktoś miał kilka i się mu coś sprawdza, bo chcemy kupić teraz przy Mikołajowi i jakbyśmy chcieli jechać gdzieś na wakacje z psiuszami, to powiem wam, że ciężki temat i potrzebujemy właśnie takiego bagażnika. Chociaż szkoda tej naszej pięknej szyby, bo tutaj naprawdę się mega jeździ fajnie. Wziąłeś te dokumenty? No. Plastyk chyba wyjdzie, nie? Mhm. Udało się.
To teraz w stronę słońca, kochanie. W stronę słońca. Mikołaju. W stronę słońca. Teraz, kochanie, pytanie, czy jedziemy po jakieś zakupy, coś do jedzenia, czy jedziemy jutro, znowu marnujemy dzień? Chcesz do Aucha najechać? Tak. Dojechaliśmy do domu i mamy tutaj wspólnie składany mebel. Pomagasz, Mikołaj? Pomagasz tacie? Tak, tutaj, tu trzymał. No. Pokazuje, że tą śrubkę tata trzeba teraz przekręcić. I jak wam idzie, Mikiś? Super nam idzie. Nóżki tutaj. Tymczasem my składamy fotel, życzycie nam powodzenia. O ile się nie pokłócimy jeszcze, kto wie. Ach, cisza linii. Kochanie, pokłócimy się czy nie? Wiesz, tak mówisz na pewno. Miki będzie miał pierwszą chrupkę. Zobacz, Miki, masz. Jaką mam minę. Jak ten chrup? Fajny? A dalej nie jest, tylko czeka na chrupa. Dalej nie jest, tylko czeka, co tam spadnie. Dalej. O, widzicie uszy? O, przyszły dwie. Siad. Siad. Dalej siad. 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 Jest taki udziumrany, cały, wszystko. Jest szczęśliwy.